Orakel na 3 dni od 2 maja do 4 maja. Witam Was serdecznie na moim kanału. Ja mam na imię Michelle D. Ja jestem tarocista z certyfikatem. Też porównam z numerologią, z astrologią i też czasami z human design, żebym Ci tak naprawdę pomóc w Twojej sytuacji i wszystko naprawdę analizować. Okay? Jak się interesujesz osobistym czytaniem, no to proszę mi napisz na e-mail, na WhatsApp albo przez Facebook. I ja cię najpierw poinformuję, o co chodzi, jak to możemy zrobić, i ty potem decydujesz, czy no, mam to analizować i oglądać, albo właściwie nie. Tak? To tylko jest najpierw tak na informację. I na drugie, ja też jestem piosenkarka i też robię muzykę, i na końcu każdego Oracle Filma, znajdziesz jakiś muzyczny otwór. To może być coś z zespołem, coś sama zrobiłam nad fortepianiem, no albo coś właśnie, jakiś klip muzyczny sama robiłam z domu, albo coś takiego, tak? To właściwie jak masz ochotę, no to oglądaj ten film do końca. I teraz na 3 dni to mamy małe wskazówki. Ja dzisiaj właśnie używam ten Osho, ten Tarot. Wszystkie karty znajdziecie też na dole na Amazonie. To znaczy, są tam linki do każdej karty, no bo ja mam dużo tych talii, tak? I bardzo pięknych też. I ja się naprawdę staram też poszukać ich po polsku, polskie wersje, a jak nie znajdziełam, no to tam właśnie jest link do niemieckim albo co, ale zawsze tam to też wszystko stoi. Ceny są prawie tak samo niż w sklepach. To znaczy, ja tak dla Was też tak poszukam, jakbym zakupy zrobiła dla mnie. Tak? To wszystko jest tak tanio jak możliwe. Właściwie to tylko kosztuje, jak dostaniesz ich do domu właśnie, ale to tak jak wszędzie. Jak właśnie w sklepie jakoś nie znajdziesz albo co. Właśnie tutaj mam na te 3 dni orakel. Też bardzo lubię też poczytać z książek, bo właśnie jak widzisz, mój orakel na cały miesiąc maj, to oni też są do oglądania, to możesz pooglądać. Tam właśnie ja też robię takie całe składania od tarota, tak? Ale tutaj właśnie też używam właśnie te 3 dni orakel, żeby też wam coś przeczytać, no bo też tam są dobre teksty właśnie w tych książeczkach, a człowiek to też wszystko tak do końca też nie będzie czytał, jak ma tyle talii. Wiecie, o co chodzi? To znaczy, też to jest fajnie i warto też właśnie posłuchać trochę. Ja się bardzo staram z wami pokomunikować po polsku. Ja więcej tak umiem po niemiecku. No i moje czytanie, no to wiesz co, to jak lubisz moje filmy, no to trzeba wytrzymać to, tak? Ale ja właśnie poćwiczę sobie z wami tutaj i poczytam wam ten piękny tekst. Właśnie, to jest tutaj Przemiana się karta nazywa. I ja czytam. Postać w środku tej karty siedzi na rozłożystym kwiecie pustki i trzyma symbole przemiany. Miecz przecijający wieży iluzji, węża odmładzającego się zrzucaniem starej skóry, zerwane łańcuchy ograniczeń i symbol wychodzenia poza dualizm. Yin-yang. Jedną dłoń trzyma na wysokości pępka w geście otwarcia i przyjmowania. No właśnie, wysokość na pępka to jest właśnie trzecia czakra, ludzie, tak? To też właśnie może być wskazówka, że trzeba tutaj może wyczyścić tą czakrę i naprawdę iść swoją drogę, no bo to właśnie jest nasza osobistość, ta trzecia czakra, tak? No i właśnie też to, co my chcemy naprawdę zrealizować. Jak jest w balansu ta trzecia czakra, i to są teraz tak więcej moje myśli, tak? To tam nie stoi z tym trzecią czakrą, ale właściwie, no bo to jest właśnie tak też moja interpretacja dla Was, bo to mój kanon, nie? I też moje czytanie. No i dlatego to moje myśli to tutaj też Wam będę określać, ale to właśnie jak jest zharmonizowana ta trzecia czakra, no to jest właśnie co my chcemy. Razem może to iść z tym, czego inni też chcą, tak? To właśnie nie jest czakra egoizmu, tylko czakra właśnie harmonii tutaj, to znaczy to są teraz moje myśli. Ja dalej tutaj będę czytała. Drugą dotyka ust śpiącej twarzy, symbolizując
Ciszę, która przychodzi wtedy, gdy odpoczywamy. No, medytacja, ludzie, może też być fajna wskazówka na to. Albo iść na taki cichy spacerek, albo co, tak? Każdy medytuje też inaczej. Nadszedł czas głębokiego przyzwolenia na to, by sprawy biegły swoim własnym rytmem. Pozwól istnieć bólowi, smutkowi i trudnościom. Zaakceptuj ich faktyczność. Przypomina to doznanie Gautama Buddy, który wiedząc, że nie może zrobić nic więcej, po latach zarzucił poszukiwania. To tamtej nocy dostąpił oświecenia. Przemiana nadchodzi w swoim czasie, tak samo jak śmierć. I podobnie jak śmierć przenosi cię z jednego wymiaru w inny. Mistrz w Zen jest nie tylko nauczycielem. W wszystkich religiach mamy do czynienia jedynej z nauczycielami. Uczą cię oni tematów, których nie znasz i proszą, byś wierzył ich słowom, bo nie ma sposobu na to, by te doznania uczynić obiektywną rzeczywistością. Nauczyciel też ich nie zna, tylko w nie uwierzył i przekazuje swoje wierzenie komuś innemu. No i na to też muszę powiedzieć, jak ten nauczyciel swoje zna, to nie musi znać wszystkiego. No bo właśnie ta idea o tych guru mi się tak nie podoba, nie? Ale właśnie, ale wiecie o co chodzi, nie? Też zawsze właśnie trzeba sprawdzić, co inni ludzie mówią. No, mieliśmy też ten temat druga wojna światowa. No to ja mam nadzieję, że każdy się teraz w końcu nauczył na ślepo nic nie słuchać. No i właśnie też komunizm był w Polsce i tak dalej. I lepiej też właśnie słuchać, co nasz brzuszek nam mówi, nasza intuicja. No i ta trzecia czakra, tak? Trzecia i druga czakra. No i właśnie siedzieć na ziemi z tą pierwszą czakrą też. Jak chcesz więcej wiedzieć o czakrach, no to wiesz co, możesz też wszystko na Google szukać albo co. I na YouTubie też są dobre filmy na ten temat. Nie jest miejscem dla wierzących. Jest on dla tych odważnych dusz, które potrafią porzucić wszelką wiarę, niewiarę, zwątpienie, rozum i umysł. I mogą po prostu wieść swoją czystą egzystencją bez żadnych granic. Zawiera się w tym ogromna przemiana. Gdy więc inni zajęci są filozofiami, Zen zajmuje się metamorfozą, przemianą. To autentyczna alchemia, dokonuje przemiany ołowiu w złoto. Trzeba jednak pojąć jego język, nie rozumiejącym, pełnym intelektu, umysłem, ale kochającym sercem. Czy choć posłuchać, nie zastanawiając się, czy to prawda, czy nie, nagle przychodzi chwila, gdy dostrzegasz to, co przez całe życie ci umykało. Nagle otwiera się to, co Gautama Buddha nazywał 84 tysiącami bram. Dobra, to dziękuję Wam bardzo za słuchanie i proszę mnie wybaczcie moje czytanie, tak? I tak, to dziękuję Wam i też dziękuję bardzo za lajka i za abonament, jak lubisz właśnie moje filmy. I no, mam też dużo filmów właśnie na moim kanału, też na Maj mamy cały orakel. No i właściwie ja też tutaj maluję moje karty na orakel. To też będą gotowe w tych nowych filmach na maj. Widzisz też jeszcze więcej tych obrazków, tak? I tak, my też jesteśmy cały team o tarocistów. Wszystko jest na stronie internetowej, na dole w tekście. Jak chcesz ze mną albo z Dominiką mieć czytanie, to proszę najpierw do mnie napisać. To wszystko idzie przez mnie, tak? I też możesz powiedzieć, do kogo chcesz właśnie, do mnie albo do Dominiki, albo do Tomasa, ale on właśnie po niemiecku i po angielsku pracuje. W ogóle wszystkie filmy, to znaczy, aha, jak nie wiesz do kogo, no to wiesz co, to też możesz decydować, ja będę to decydować albo co.
I właściwie moje filmy są po polsku, po niemiecku i po angielsku, i zawsze widzisz jakiś mały PL na początku tytułu, i to wiecie, że to jest polski film. Dziękuję Wam bardzo, uciskam bardzo i właśnie zapraszam na piosenkę. To była Wasza Michelle D. Pa, pa! What if I told you it was all meant to be? Would you believe me and would you agree? It's almost that feeling that we've met before. So tell me that you don't think I'm crazy. When I tell you love is here and now, moment like this, some people wait a lifetime. Moment like this, some people search forever. One special kiss, I can't believe it's happening to me. Some people wait a lifetime, moment like this. Everything's changing, but beauty remains. Something so tender, I can't explain. I may be dreaming, but till I awake, can we make this dream last forever? And I cherish all the love that we share. A moment like this, some people wait a lifetime. Some people search forever. One special kiss, I can't believe it's happening to me. Some people wait a lifetime, moment like this. Could this be the greatest love of all? Wanna know that you catch me when I fall. So let me tell you this. Some people wait a lifetime, moment like this. Some people wait a lifetime, moment like this. Some people search forever. One special kiss. Oh, I can't believe it's happening to me. Some people.